Od mojego ostatniego filmu na temat Welcome Home minęły prawie 2 tygodnie, a cały czas ten świat skrywa dość sporo tajemnic, o których dzisiaj chciałem opowiedzieć i być może wyczerpać ten temat na obecny stan. Tak więc dzisiaj powracamy do świata Welcome Home, czyli do domu, ponieważ zostało nam jeszcze co najmniej kilka tajemnic, o których nie powiedziałem w tamtym filmie, a są całkiem istotne, więc w dzisiejszym materiale właśnie nimi się zajmiemy. Dzień dobry. Tak więc cześć wszystkim, z tej strony Mondary, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Welcome Home. Nim zaczniemy, zostawcie koniecznie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc w ostatnim filmie skończyliśmy na stronie Clown Illustration, tylko tej głównej stronie Clown Illustration, tam gdzie Clown opowiada o swoim horrorowym projekcie Welcome Home. No i na moment zakończenia tamtego filmu całą pierwszą warstwę tego projektu, mam przez to na myśli te strony, do których mamy jasny dostęp i nie musimy jakoś głęboko szukać, mamy już za sobą. Teraz przejdźmy do tej drugiej, trochę mniej dostępnej, ale jednak kolejnej warstwy. Tym razem są to strony trochę bardziej ukryte, do których nie mamy takiego łatwego dostępu i teraz się nimi zajmijmy. Tak więc zaczynajmy. I aby to zrobić, musimy najpierw pogrzebać trochę w linku do strony, no i już za chwilę to zrobimy. Zatem teraz przejdźmy do rzeczy, których nie pokazałem w tamtym filmie, a trochę tego będzie, tylko że problem jest taki, że nie znajdziemy ich na podstawowej stronie Welcome Home, której link brzmi clownillustration.com/welcomehomeu. Tak więc jeżeli dobrze pamiętacie z tamtego filmu, sama strona clownillustration.com to strona należąca do twórcy Welcome Home, do Clowna. Natomiast po edycji tego linku możemy dostać się również i w kilka innych interesujących miejsc. Tak więc w tamtym filmie zwróciłem uwagę na fakt, że na kilku stronach związanych z Welcome Home znajdują się pewne litery, które nie są częściami tekstu, a są oddzielnymi elementami i dodatkowo są widocznie oddzielone od całej reszty. Takowych liter jest kilka i jako iż mamy tutaj do czynienia z ARG, błąd to nie ARG, Clown prosił, aby nie nazywać tego ARG, a projektem horrorowym, więc jeżeli mamy tutaj do czynienia z projektem horror typu zagadka, to każda tego pokroju rzecz może mieć większe znaczenie w kontekście całości. Tak więc takowych liter jest kilka, dokładnie jest to E, O, V, W, X i Y i razem tworzą one pewne hasło. I nie, to absolutnie nie brzmi jakkolwiek, ale jeżeli z linku do Welcome Home usuniemy Welcome Home You, a w miejsce tych słów dodamy wspomniane wcześniej litery w odpowiedniej kolejności, to przejdziemy do kolejnych stron. Tak więc po wpisaniu E, O, V, W, X, Y dostaniemy się na stronę, która przedstawia telewizor. Niestety nie jest na nim puszczane nic szczególnego poza po prostu szumem. I możesz tak siedzieć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut albo godzin i przyglądać się szumiącemu telewizorowi. No ale zbyt daleko cię to już niestety nie zaprowadzi. W każdym razie po pewnym czasie chociażby pojawiają się tutaj na moment oczy Wally'ego, i to nam zbyt wiele nie mówi. Ponadto co jakiś czas w szumie tym słychać jakieś niezrozumiałe dźwięki, ale raczej nie ma to większego sensu albo wpływu na fabułę. Co więcej, strona, którą się dostaliśmy, nazywa się Odpowiedź, albo Odpowiedz, w sensie czasownik. Jednakże niestety na ten moment za bardzo nie ma tutaj czego szukać, chociaż podejrzewam, że może w trochę bliższej bądź dalszej przyszłości coś zostanie tu dodane. No i niestety, co do tej strony, to by było na tyle. Wobec tego przejdźmy do następnej strony, tylko zmieńmy kombinację liter na końcu linku. Wobec tego teraz na samym końcu linku dajmy V, O, Y, W, E, X i wówczas dostaniemy się tutaj. Jest to strona Spróbuj jeszcze raz. I widzimy tutaj Wally'ego wpatrującego się w nas mocno trzęsącym się wzrokiem. Wally wypowiada słowa: cześć, już tu jesteś, nie mogę cię zobaczyć. Widzisz mnie? Więc bądź cicho. Niektórzy bawili się chociażby w podświetlanie tej strony, ale to zbyt wiele nie dawało poza tym, co już dobrze wiedzieliśmy. No i niestety sytuacja się powtarza tutaj znowu, nie ma nic więcej, niestety. Tak więc przejdźmy do kolejnej podstrony i tym razem na końcu linku wpiszmy YWXOEV i wówczas dostaniemy się ponownie na stronę nazwaną Spróbuj jeszcze raz i teraz widzimy dom. Dokładnie jest to domek Wally'ego. I podobnie jak ostatnim razem na stronie sąsiedztwa, domek patrzy się na nas oczami Wally'ego, które
cały czas się zmieniają. W sensie widzimy oczy Wally'ego w innym momencie, w zupełnie innym miejscu, w innej chwili. Aczkolwiek przez cały ten czas dominować zdają się oczy chyba najbardziej złowrogie, które też pod koniec pozostają tutaj już do końca. Tak jest, są to oczy Wally'ego, tylko że w dużo mroczniejszym wymiarze. Poniżej domku znajduje się napis, tak jakby przycisk open. Otwórz, tylko wiecie co? On kurna nie działa. Jakie to jest głupie. Jakby tutaj już się trochę zirytowałem, bo masz stronę, która może gdzieś prowadzić, ale kuźwa nie da się tam wejść. Nie wiem, może powstanie update do strony i będzie można wejść do domku czy coś, otworzyć to. No nie wiem, póki co to... No słabiutko, mordeczki, nie? Przejdźmy może do kolejnej podstrony. Tym razem wpiszmy YXVVOE. No i wówczas dostaniemy się na... no taką stronę. O, wygląda na to, że zawędrowałeś za daleko od domu. Wracaj. Wróć do domu i zostań. Zostań. Ta strona wydaje się być takim swoistym błędem, albo czymś typu: hej, doszedłeś gdzieś, gdzie nie powinieneś dojść, a jest to powiązane z naszą stroną, tylko że ta strona nie istnieje, więc wróć na stronę, która istnieje. Ale nie do końca, bo tutaj też jest ukryta kolejna podstrona. Do niej dostać się jest już trochę łatwiej. Mianowicie wystarczy po prostu wcisnąć na ten telefon, który znajduje się obok, a wówczas dostaniemy się na stronę o nazwie Duet. Singing MP4, tak dokładnie w linku, jeżeli chcecie tam wejść od razu. I tutaj otrzymujemy dostęp do pliku dźwiękowego, tak więc najpierw go przesłuchajmy. Dokładnie, Wally śpiewa tutaj piosenkę Beautiful Dreamer, tylko że w dość niepokojący... Dobra, trochę słowotwórstwa. W trochę bardziej smętny, odpychający sposób. I zdaje się, że jest gdzieś zamknięty. Wszyscy wiemy, gdzie jest zamknięty. Oczywiście w domu, w swoim domu, a gdzie indziej. I wydaje się być przy tym bardzo przygnębiony. Pozwólcie jeszcze, że teraz przytoczę wam w ogóle tekst tej piosenki, bo może nam się do czegoś przyda. Piękny marzycielu, obudź się we mnie. Światło gwiazd i krople rosy czekają na ciebie. Dźwięki niegrzecznego świata, słyszalne za dnia. Ukołysani przez światło księżyca, wszyscy przeminęli. Piękna marzycielko, królowo mojej pieśni, wyliczaj, podczas gdy ja zabiegam o ciebie łagodną melodią. Zniknęły troski zabieganego życia tłumu. Piękny marzycielu, obudź się. Piękny marzycielu, obudź się. Piękna marzycielka na morzu. Syreny intonują dziką lorelei. Nad strumieniem niech unoszą się opary, czekając, by zniknąć w nadchodzącym jasnym poranku. Piękna marzycielko, promień na moim sercu. N jest poranek nad strumieniem i morzem. Wtedy wszystkie chmury smutku odejdą. Piękny marzycielu, obudź się. Piękny marzycielu, obudź się. Teraz przejdźmy na, no niestety, ostatnią stronę. Podstronę, którą w ogóle udało się komukolwiek odnaleźć, bo kombinacji tych wszystkich liter jest jeszcze więcej, więc być może coś komuś umknęło. Jeżeli tak, to was poinformuję w jakimś z kolejnych filmów. W każdym razie WOXYVE. No i w ten oto sposób dostajemy się na chyba jedną z najciekawszych stron. Ponieważ mamy tutaj pocięty skrypt do jednego z odcinków Welcome Home. Dodatkowo są tutaj trzy inne plansze, ale zdaje się, że one nie są aż tak istotne w tym wszystkim.
Wobec tego po ułożeniu tego wszystkiego we właściwej kolejności otrzymujemy takową stronę. Na samej górze widzimy logo Playfellow Workshop, czyli studio, które wyprodukowało Welcome Home, a także numer 15, wobec tego jest tu 15 strona scenariusza. Tak więc cóż, może to przeczytajmy. Scena Welcome Home. Temat: pomoc. Zanikanie. Motyl pojawia się z prawej strony ekranu i przelatuje przez niego. Kamera podąża za motylem, a następne ujęcie przedstawia Woolly'ego siedzącego w swoim ulubionym miejscu do malowania pod drzewem ze sztalugą przed nim. Nic na niej nie ma. Woolly odwraca głowę i patrzy w kierunku kamery. Woolly. Hej sąsiedzie, jak się dzisiaj czujesz? Woolly śmieje się i kompletnie się odwraca. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Ja też jestem szczęśliwy. Kiedy jestem szczęśliwy, maluję. Maluję, by poczuć się szczęśliwym. A co ty robisz, by poczuć się szczęśliwym? Woolly robi przerwę dla widza. Woolly się śmieje. Woolly. Myślę, że ty również możesz sprawić mnie szczęśliwym. Mimo, że jestem szczęśliwy, sąsiedzie, mam problem. Nie wiem, co namalować. Kamera skupia się na pustej sztaludze, aby to podkreślić. Woolly. Mógłbym namalować motyla. Albo kamień. Albo drzewo. Jest tak wiele rzeczy, które mógłbym namalować. Nie mogę się zdecydować... Co mógłbym zrobić? Nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Sąsiedzie, jeżeli ty masz problem, co robisz? No i niestety w tym miejscu strona 15 dobiega końca, a dalszy ciąg tej historii znajduje się najpewniej na stronie 16, do której niestety nie mamy dostępu. I to byłoby wszystko, jeśli mowa o rzeczach, które znajdują się na pozostałych stronach związanych z Welcome Home, na wspomnianych podstronach. Aczkolwiek jeszcze nim będziemy zbliżać się pomału do końca tego materiału, przedstawię wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą znaleźli ludzie badając temat Welcome Home. Wobec tego wróćmy się na guestbooka, o nim już wspominałem w poprzednim filmie. Generalnie w miejscach co niektórych wiadomości znajdują się rysunki. Dokładnie są to pliki PNG, których nazwy są w rzeczywistości wiadomościami od Woolly'ego i są one dość sugestywne. Wobec tego na początek rzućmy okiem na wiadomość od Woolly'ego. Hej Woolly, mam nadzieję, że jesteś fajny. I nie bardzo zły. Na to Woolly odpowiedział uśmieszkiem o nazwie: nie lubisz mnie, sąsiedzie. Z kolei następna wiadomość brzmi: gdzie jestem? Czym jest to miejsce? Czy ktokolwiek to czyta? Proszę, pomóżcie mi. Nie mam pojęcia, co się dzieje. I gdzie ja jestem? Są tu dziwni ludzie, wyglądają dosłownie jak dziwne pacynki z książki dla dzieci. Na to Woolly odpowiedział znakami zapytania o nazwie: dlaczego kłamiesz? Nie ma cię tu. Nie widzę cię. Proszę, nie opowiadaj mi kłamstw. W następnej wiadomości jej nadawca opisuje swoje ulubione wspomnienie, a także zadaje pytanie: a jakie jest twoje ulubione wspomnienie z każdym z swoich przyjaciół? Na to Woolly odpowiedział: brak wspomnienia. Nie ma wspomnienia. Z owych wiadomości wynika, że Woolly w jakiś sposób próbuje się skomunikować stamtąd. Aczkolwiek trzeba przyznać, że co niektóre z jego wiadomości mają trochę złowieszczy ton i stąd wzięły się teorie, że Woolly być może jest tak naprawdę złoczyńcą i to on jest tutaj zły, tylko jakoś kłamie, cokolwiek. Ale na ten moment trochę ciężko jest cokolwiek powiedzieć, wydać jakikolwiek werdykt, ponieważ mamy tutaj do czynienia z dosłownym nasraniem wielu informacji. Tu jest istny miszmasz, tak naprawdę najpierw dowiadujesz się, że jest jakaś sobie fajna bajka dla dzieci, która była sobie jakiś czas temu, no dokładnie 40 lat temu. Jej nadawanie i produkcja zakończyło się, potem wszyscy o niej zapomnieli, ale przyszedł sobie ziomek, który otworzył stronę internetową i zaczął sobie o niej przypominać i tworzyć różne artykuły na jej temat, po prostu żeby zachować pamięć o tej bajce. I później okazuje się, że to nie jest wcale taka prosta sprawa i tutaj pojawiały się pewne niepokojące rzeczy. Później nagle okazuje się, że tak naprawdę wszystkich sąsiadów nie ma, Woolly jest tam sam, sama strona okazuje się nie być tym, na co wygląda na pierwszy rzut oka. Z samej strony Woolly próbuje się z tobą komunikować i z wielu miejsc wylewają się dosłownie informacje, że Woolly jest w środku zamknięty, że jest tam zupełnie sam. Aczkolwiek za chwilę zupełnie z innej strony pojawia się coś, co może nas trochę odwieźć od tego punktu widzenia. No i zdaje się, że na ten moment z Welcome Home to byłoby już na tyle, ale spokojnie z biegiem czasu dojdą tutaj nowe rzeczy, którymi zajmiemy się już w przyszłości. Tymczasem w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem już będę spadał. Trzymajcie się, miłej soboty albo innego dnia tygodnia wam życzę. Trzymajcie się, siemanko, cześć!